A zatem, Rogers, gadaj! Dlaczego to zrobiłeś? Ja nic nie zrobiłem! To nie ja! Zabiłem tę ciężarną kobietę! To kto? Nie wiem, nie zdążyłem na tego kogoś spojrzeć! No to coś czuję, że sobie posiedzimy. Nie wyprzesz się prawdy! Przecież widziałem cię na miejscu zbrodni, łajdaku! No ale przecież to był tylko czysty przypadek! Nie popadajmy w skrajność, dobrze? Zamknij się! Ja nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Jestem szanowanym detektywem, który... Skąd się tłumaczyć? Tylko winny się tłumaczy! Ej, ten koleś chyba wydaje mi się znajomy. Czyżby to był... John Sakapa? Nie jestem Johnem Sakapą! Nie chcę iść do więzienia! Proszę zrozumieć, że coś wam się pomyliło! Nie! Jestem detektyw Rogers Brown! Jeżeli myśleliście, że ta historia rozpocznie się od mojego przelotu do Francji, to poczujecie się zaskoczeni, bo tym razem to nie będzie żadna zwykła opowieść z mojego życia, tylko podróż, podczas której będzie mi dane zmierzyć się z demonami przeszłości. Ale nie uprzedzajmy faktów. Zacznijmy więc od początku. Znów wrobiony. Ostatnim razem widzieliście mnie 2 lata temu, kiedy to spędzałem urlop w Holandii. Był to zdecydowanie najgorszy urlop w moim życiu, no bo co jest gorsze od zostania pomylonym z Johnem Sakapą? Tak, tym Johnem Sakapą. Gangsterem i seryjnym mordercą mordującym dla własnej przyjemności, bez powodu. Jedną z jego ofiar była pewna ciężarna kobieta i zbieg okoliczności sprawił, że to ja byłem podejrzewany o pozbawienie jej życia. Na szczęście ostatecznej sprawiedliwości stało się zadość, lecz Sakapa popełnił po drodze tyle zła, że można było jej dokonać tylko w jeden okrutny sposób. Po tym wszystkim, pomimo faktu otrzymania sporego awansu, postanowiłem udać się na wspomniany urlop, na którym niestety wcale nie wypocząłem, jak również wcześniej wspomniałem. Obecnie żyję sobie w Londynie i oczywiście pełnię obowiązki detektywa, lecz przede wszystkim siedzę w swoim mieszkaniu, przemyślając to, co mnie spotkało. Aż wreszcie odwiedziła mnie moja sąsiadka Teresa Jenkins, która właśnie wyprowadzała swojego dalmatyńczyka na spacer. Hau. Ktoś puka do drzwi. Pani Jenkins. Dzień dobry, panie Brown. Jakoś się specjalnie jest pan widywana na dworze. Dzień dobry, panu Jenkins. Przepraszam, ale po prostu odczuwam lekkie lęki paranoiczne. Napije się pani czegoś? Nie, dziękuję. No dobrze. To zapraszam. Zostań tu, kropku. Mogłabym wiedzieć, o co chodzi z tą lekką paranoją? To długa historia, wszakże sporo widziałam jako detektyw. Ale w całej mej karierze dane mi było rozprawić się przede wszystkim z byciem niesłusznie oskarżonym w sprawie morderstwa i zostaniem pomylonym z prawdziwym sprawcą tego pierwszego na własnym wyjeździe za granicę. I nie chce pan o tym z nikim rozmawiać? Moi partnerzy z policji o tym wszystkim wiedzą. Podobnie jak o tym, jak wpłynęły te sytuacje na moją psychikę. No cóż, zdarza się. Ale skoro pan poruszył ten temat, to pragnę panu przekazać, że komendant pana wzywa, panie Brown. Ciekawe, co ma mi do powiedzenia. Popilnujesz domu ze swoim psem? Pewnie. Ale tak na chwilę, czy dłużej?
Na chwilę! Zaraz wracam! Komisariat Policji w Londynie. Proszę wejść. Dzień dobry, panie komendancie. Wzywał mnie pan podobno. Ależ oczywiście, że tak. Witaj, Rogers. Dawno się nie widzieliśmy. A właściwie to mógłbym wręcz powiedzieć, że wreszcie wyszedłeś ze swojego zamku, ale nie powiem tego, bo przecież od czasu do czasu się tutaj pojawiasz. Ale na pewno nie z taką... Ale no właśnie, od czasu do czasu, a nie... Tak jak zawsze. O co tym razem chodzi? Otóż... Panie... Otóż, Rogers, pamiętasz, jak ostatnim razem byłeś w innym kraju, innym kraju Europy niż Anglia? Tak, i wolałbym tego urlopu nie pamiętać. No to tym razem będzie to podróż do innego kraju Europy w celach służbowych. Francuska policja cię potrzebuje. Mam przeprowadzić dochodzenie w ojczyźnie Napoleona Bonaparte? Tak, ale wojna napoleońska się skończyła wieki temu, Rogers. Teraz my, Anglicy, mamy z Francją dobre stosunki. Czemu wyciągasz na wierzch fakty historyczne? Wątpliwe, jakby nie patrzeć. W sumie to nie wiem. Tak mi się skojarzyło. Poza tym przecież zaczynałem cierpieć na lekką paranoję, ale postaram się tam tego nie... Ale postaram się tego tam nie okazywać. Dobrze słyszeć. A teraz wróć do domu i zacznij się pakować. Jutro zostaniesz zawieziony przez jednego ze swoich partnerów na lotnisko. Oczywiście. Do widzenia. Okej, piesku, turlaj się. Zdech pies. Powstał pies. Grzeczny piesek. Masz chrupka. Panno Jenkins? Dzień dobry, panie Rogers, ponownie. No więc ten, no zajęłam się pana domem na spokojnie tutaj. Chyba coś mi się zdaje, że będzie pani musiała się zająć tym domem trochę dłużej. Wyruszam do Francji. Jutro. Co? A co się stało? Wolę to zostawić dla siebie. No cóż, kropku. Chyba wygląda na to, że zostaniemy na pewien czas sami. W domu mojego sąsiada.